Zanim jeszcze dotrzemy do tych konkretnych 33 technik, sposobów i trików na poprawę oferty i zwiększenie sprzedaży, pragnę podzielić się z Tobą refleksją na temat błędów w podejściu strategicznym do naszych ofert sprzedażowych. Jednym z takich błędów jest syndrom niedociśniętej cytryny. To jest taka robocza i oczywiście metaforyczna nazwa, metaforyczne określenie, które ukułem kiedyś na potrzeby wystąpienia podczas kongresu online marketing w Warszawie. I to określenie ma nawiązywać do niedostatecznego wykorzystania potencjału oferty sprzedażowej przez sprzedawców. Ale zacznijmy od tej cytryny. Wyobraź sobie, że robisz herbatę, bierzesz połówkę cytryny, wyciskasz 3 krople, 5 albo 15, ile lubisz, i tę niedociśniętą cytrynę wyrzucasz do śmietnika albo ciskasz gdzieś w kąt. Chwilę później, za godzinę, za 3, robisz kolejną herbatę. Sięgasz do lodówki, żeby wziąć cytrynę, i albo zużywasz kolejną połówkę cytryny, albo co gorsza, jeśli cytryny nie ma, zastanawiasz się, skąd wziąć kolejną. Ubierasz się, idziesz do sklepu, kupujesz cytrynę. A chwilę wcześniej przecież wyrzuciłeś do śmietnika cytrynę prawie pełną soku. Nasze oferty sprzedażowe są takimi niedociśniętymi cytrynami. Wrzucamy do nich zdjęcie, ogólnikowy opis produktu, garść informacji technicznych o przesyłkach, płatnościach, reklamacjach, zwrotach itd. I przystępujemy do wystawiania kolejnej oferty, i kolejnej, i kolejnej. Im więcej produktów, im mniej sprzedawców do obsługi tych ofert, tym większe tempo i tym mniejsza staranność w dociskaniu tej naszej oferty. We właściwej realizacji tego procesu dociskania cytryny pomoże nam AIDA. Osoby, które znają ten akronim w kontekście marketingu, wiedzą doskonale, z czym to się je. Osoby mniej doświadczone albo te, które zapomniały, mają okazję przypomnieć sobie. AIDA, czyli akronim od słów Attract albo Attention, zwróć uwagę klienta. To jest pierwszy krok procesu sprzedażowego, za który odpowiedzialna jest oferta sprzedażowa. Dobra oferta powinna zwrócić uwagę, przyciągnąć uwagę klienta. W przypadku ofert sprzedażowych w serwisach rezerwuarowych, jak je nazywam, czyli na przykład na Allegro, na przykład na eBayu, tam gdzie nasza oferta, nasz produkt jest jednym z tysięcy w tej samej kategorii, zwrócenie uwagi jest fundamentalne. Przy czym zwracać uwagę można na wiele sposobów, mądrzejszych i głupszych. W przypadku ofert na Allegro długo wystarczyło zrobić atrakcyjną miniaturkę. Teraz, od czasu, kiedy w 2017 roku zmieniły się zasady i miniaturką nie możemy za bardzo poszaleć, możemy zawsze uatrakcyjnić tytuł oferty, czego wielkim zwolennikiem i propagatorem też od wielu lat jestem. Attention, attract, czyli zwróć uwagę swoją ofertą. Druga litera I, interest, zainteresuj odbiorcę. I znów najczęściej to tytuł będzie odpowiedzialny za zaintrygowanie klienta i zachęcenie go, żeby kliknął, wszedł głębiej, zapoznał się ze szczegółami oferty. Kiedy już jest w środku, do akcji przystępuje litera D jak desire, wzbudź żądzę, wzbudź pożądanie produktu u klienta. I teraz każdy sprzedawca, który przedstawia swój produkt według parametrów albo według jego cech, ale nie odwołuje się do korzyści, jakie klient odniesie z zakupu, nie ma szans na właściwą realizację tej literki D. Nie ma szans wzbudzić u klienta zainteresowania. Oczywiście ma szansę sprzedać, ponieważ często jest tak, że klient, który wchodzi do naszej oferty, już ma żądzę kupna, no bo skończył mu się piasek do kuwety dla kota i ma żądzę posiadania nowego piasku. Ale nie każdy klient wie, czy czuje pożądanie, niekoniecznie wie, że musi dany produkt kupić, więc to desire, uświadomienie mu potrzeby i wzbudzenie pożądania naszego produktu jest elementem niezbędnym do kontynuacji procesu, którego finalnym etapem powinno być to ostatnie A, czyli action, call to action, skłonienie klienta do zakupu. Przy czym call to action, wezwanie do konkretnego działania, może mieć różne formy. Najczęściej jest to realizowane w sposób niewłaściwy. Najczęściej to jest kup teraz, kliknij tutaj, zamów z obowiązkiem zapłaty, czytaj więcej, sprawdź, albo takie mniej bezpośrednio rozkazujące, musisz to mieć, albo jak sobie radziłeś bez tego produktu do tej pory. No to są już takie pochodne call to action. Właściwe call to action powinno być realizowane w sposób mądrzejszy, skuteczniejszy i o tym będzie mowa w dalszych modułach szkolenia e-biznes do kwadratu. A propos zwracania uwagi
czyli tej pierwszej literki w AIDzie, litery A, attract albo attention, przyciągnij uwagę, fenomenalnym zaprzeczeniem logicznego i sensownego realizowania tej literki jest pewien case, który zanotowałem, zaobserwowałem i sfotografowałem podczas pobytu w Chinach, bodajże w Szanghaju, w 2016 roku. W jednym z centrów handlowych dostrzegłem taki oto obrazek, który widzicie przed sobą. Po lewej stronie stoi pani. Pani klaskaczka. Jest to pracownica sklepu odzieżowego, która stoi przy przejściu i klaszcze. Uwaga! Te odgłosy, mam nadzieję, że nie rozwaliłem wam bębenków, to było zwrócenie uwagi. Ta dziewczyna stoi i klaszcze co kilkanaście sekund, klaszcze, przyciągając spojrzenia klientów. Przy czym klienci oczywiście patrzą na nią i przechodzą dalej. Mój pierwszy odruch był podskoczenie. W momencie, kiedy ktoś mi klasnął za uchem, mało ze skóry nie wyskoczyłem, oczywiście zwróciłem uwagę na kobietę, zwróciłem uwagę na sklep, nawet zajrzałem na tę odzież, która jest w środku. Natomiast już druga klaskaczka, która była parę metrów dalej, nie zrobiła na mnie najmniejszego wrażenia. Jeszcze godzinę później spacerowałem po ulicach miasta i gdzieś tam w jakiejś komercyjnej dzielnicy spotkałem się z przedsiębiorcami, którzy wychodzą przed swoje sklepiki i klaszczą. Chcą naklaskać klientów. Ci klienci, którzy widzą coś takiego po raz pierwszy, oczywiście odwracają głowę, najczęściej uśmiechają się i przechodzą. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przyciąganie uwagi przez klaskanie, przez krzykliwość, krzykliwe kolory, krzykliwe hasła, puste słowa nie działa. A nawet jeśli działa, to nie tak, jakbyśmy chcieli. Jest to nieprofesjonalne i nieefektywne w dłuższej perspektywie. Mało efektywne jest to, o czym już też wspomniałem kilkukrotnie, czyli płacenie za promocję ofert, które w gruncie są źle zbudowane. I to jest problem zarówno ofert promowanych płatnie w serwisach rezerwuarowych, takich jak Allegro czy eBay, jak i pozycjonowania ofert chociażby w Google, gdzie okej, no możemy wykupić sobie kampanię marketingową, przeprowadzić ją nawet bardzo dobrze i wypozycjonować płatnie nasze oferty, tak żeby wyświetlały się na szczycie, na górze wyników wyszukiwania. Ale pamiętajmy o tym, że nawet jeśli będziemy na pierwszym czy na drugim miejscu, to klienci, którzy trafią do nas z tych linków, zrobią tylko jedną rzecz. Zeżrą nam budżet i być może nie odbudujemy sobie tej inwestycji, jeśli nasza oferta docelowa, do której klienta poprowadzimy, będzie zrobiona niewłaściwie. Moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o to takie bardzo ogólne wprowadzenie do kwestii cenodajstwa, wojen cenowych, rywalizowania blisko ziemi, czyli na rabaty, na to, kto da taniej, na to, kto dorzuci darmową dostawę, a jeszcze nierzadko dostawę w trybie błyskawicznym. Zapraszam do kolejnych modułów szkolenia e-biznes do kwadratu, w których opowiem wam o tym, jak sensownie rywalizować w tym czerwonym oceanie i znaleźć swoje błękitne wody.